To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym. Nazywam się Krzysztof Zanussi. Robert Powell. Są role, które podobno nie tylko przynoszą nieszczęście w karierze, ale że wiążą człowieka tak, że się potem już nigdy nie może od nich oddalić. Za taką rolę uchodzi rola Chrystusa. Ona się pojawia w wielu filmach, wielu aktorów. Próbowało nam pokazać taką cielesność, sprzedać własny wygląd, podszywając się pod postać Chrystusa. I zwykle to byli aktorzy, którzy długo potem nie mieli co zagrać. No bo tak to jest, że jak ktoś pokazał się w roli boskiej, to strasznie go było trudno potem zredukować z powrotem do takiego wymiaru człowieczego. Z tych aktorów, z którym miałem do czynienia i którym się udało po roli Chrystusa płynnie wejść w inne role, to był yy, Max von Sydow. Ale on też jako Chrystus był zadziwiający. On był tak daleki od oczekiwań i od takiego powszechnego wyobrażenia o Chrystusie, że po prostu to mu przeszło jakoś bez skutków. O innych wiem, że jak to zagrali, to zwykle potem mieli długie, długie okresy trudności i tak było z chyba najbardziej udanym odtwórcą roli Chrystusa, jakim był Robert Powell w filmie Zefirellego Jezus Nazaretu, w filmie, który był pierwszym takim filmem biblijnym, który miał również wersję telewizyjną i który no w jakiś sposób nawet przerósł wcześniejsze hollywoodzkie filmy. Te hollywoodzkie filmy nigdy nie były oparte tak wyłącznie właściwie na Ewangelii, na Ewangeliach. Natomiast film Zephyrlego był taki teologiczny i opowiadał tylko to, co w jaki sposób w Ewangeliach się mieści. Oczywiście tam były też czasami nawiązania do apokryfów, ale generalnie wiem, że cała rzesza teologów i to i katolickich, i protestanckich, i prawosławnych pilnowała, żeby to był taki modelowy obraz Ewangelii, Najbardziej prawdopodobnym i w tym obrazie znalazł się Robert Powell, aktor brytyjski, o ile pamiętam, pochodzenia irlandzkiego czy też walijskiego. W każdym razie coś celtyckiego było w jego oczach, bardzo jasnych, a poza tym szalenie regularnej twarzy. Więc rzeczywiście w tej długiej fryzurze no, był taki jak Chrystus na wielu obrazkach. On od razu wyglądał tak, jak powinien wyglądać. No, i ta rola uczyniła z niego no, super gwiazdę, bo film Jezus Nazaretu i potem jego wersja telewizyjna krążyła przez wiele lat po świecie. Właściwie do dziś dnia krąży, ilekroć zbliżamy się do Wielkiej Nocy, ten film gdzieś się w jakichś kanałach telewizyjnych pojawia. No, bo jest rzeczywiście zrobiony doskonale, ma wspaniałą scenografię, świetne kostiumy i taką pełną wierność Ewangelii, także nikogo nie wyprowadzi gdzieś w pole. I to miało pewne znaczenie. Ja go zobaczyłem, mówię o Robercie Powellu, na filmie. Byłem przekonany, że to rzeczywiście świetny aktor, natchniona postać. No ale potem kiedyś mi przyszło do głowy, że to byłby idealny wykonawca, i właściwie myśląc o nim, napisałem scenariusz do filmu Imperatyw. Z tym, że to nie było realistyczne. Realistyczne w tym sensie, że nie było szans, żeby on u mnie zagrał, bo to był aktor wtedy pierwszej wody. On mimo tej roli Chrystusa po jakiejś. Wielomiesięcznej może przerwie, ale jednak złapał sporo ról hollywoodzkich i to ważnych. Zagrał w Europie malera w filmie chyba Kawani. W każdym razie zagrał takie wyraziste role. W BBC zagrał, wydaje mi się, że fenomenalnie, doktora Higginsa w kolejnej wersji. Yy, nie nie ma Fair Ladies, który, którą zrobiono z Pygmaliona, tylko z prawdziwego Pygmaliona Bernarda Show. I przyjął taki stereotyp, taki krąg ról, któremu powierzano. To byli zawsze nienaganni dżentelmeni, o nienagannych manierach, o nienagannej urodzie, o nienagannym najczęściej charakterze. Także to go w jakiś sposób ciągle popychało w stronę tej roli Chrystusa, bo tego nikt nie chciał mu zapomnieć. I teraz. To, że mnie się udało w ogóle kiedyś do niego dotrzeć, to kwestia festiwali. Myśmy się gdzieś w Indiach spotkali na festiwalu, chyba właśnie jeszcze w New Delhi. No i ja przyszedłem do niego z zapytaniem, czy w ogóle można, będąc reżyserem z Polski, myśleć o panu jako o wykonawcy? Czy pan jest gotów czasem zrezygnować ze swojej zwykłej gaży i zagrać coś dużo taniej? ale może ambitnie. I on powiedział, tak, pan mnie słusznie rozszyfrował, ja jestem otwarty na takie propozycje, mogę spróbować. No i ja wtedy zrozumiałem, że chcę, żeby to on zagrał i uprosiłem moich producentów, żeby mi dali zielone światło na pisanie scenariusza, ja to napisałem. Uzyskaliśmy, bo to był film niemiecko-francuski, uzyskaliśmy jakieś finansowanie no i wtedy zaczął się problem, bo mój producent powiedział, proszę pana, nie ma mowy, żeby pan Paweł się zgodził, my nie możemy ryzykować produkcji, bo on nawet jak panu powie, że tak, to ostatniego dnia powie, że nie, ma, że nie ma ochoty, nie ma czasu. Wie pan, to jest za duża, za wielka gwiazda, żebyśmy mogli opierać się na jego słowie. Ja mówię, no ale przecież kontrakt zawrzecie z nim. No nawet jak zawrzemy, to wie pan, takiemu aktorowi zerwać taki mały kontrakt. To nawet jakbym miał odszkodowanie zapłacić, to to jest pestka i to się nikt nie będzie z tym liczył. Zresztą powstał twardy opór, chciałem je koniecznie zmusić, żebym wziął przyzwoitego, ale niemieckiego aktora, który by zagrał tę główną rolę. A ja wiedziałem, że ja tego filmu bez Roberta Powera nie zrobię, że to jest film wyłącznie możliwy wtedy, jeśli on w nim zagra. No i teraz musiałem prosić tego niemieckiego aktora, którego znałem na szczęście, to był Mathieu Karier. On grył, grywał u mnie poprzednio, był świetnym aktorem, i poprosiłem go po prostu, Macie Tobie zaproponują rolę w moim filmie. I jak żebyś ty wiedział, że ty jesteś wspaniałym aktorem, ale nie do tego, i ja nie, nie chcę tego robić z tobą, tylko z kimś innym. I on powiedział: Rozumiem, rozumiem, odmówię, tak jak będziesz chciał, i odmówił. Bardzo go za to szanuję i cenię, potem, żeśmy jeszcze pracowali razem, także. Maciek Carrier był też moim takim aktorem, któremu bardzo zaufałem. Ale tutaj zostałem z tym właśnie aktorem angielskim i nastąpiła cała kombinacja, bo trzeba było już przyjeżdżać na zdjęcia. A producent dalej mówił: Nie, musi pan brać matie Carrier. Ja się nie mogę wystawić na taką kompromitację, jak mi Robert Powell nie przyjedzie. Wobec czego ja musiałem Robertowi posłać bilet, opłacając to z własnej kieszeni. No, i musiałem sam wyjechać na lotnisko. Myśmy mieli kręcić w Saarbrücken, a lotnisko było we Frankfurcie, bo produkcja powiedziała: Proszę pana, my nie wierzymy w to wszystko, wobec czego w ogóle nie, nie będziemy w tym brali udziału. No, i myśmy pojechali z moim asystentem odbierać Pawełla z Frankfurtu. A tu się okazuje, że jest jakiś ogromny protest przeciwko trzeciej. Linii w trzeciej, mu pasowi startowemu, który trzeba było wybudować z wycinką lasu, i że są ogromne tłumy tych ekologów, i że płoną samochody, że lotnisko jest za, zablokowane, nie można tam dojechać, tylko kolejką można się dostać. A ja zrozumiałem, że jak przyjadę kolejką, to to już będzie bardzo późno: to Robert, jak zobaczy, że nikt po niego nie wyjechał, po prostu wróci do Londynu następnym z tym samym samolotem. No i sytuacja była patowa. Już myślałem, że rzeczywiście to już. Jakiś wyrok nieba, że to się ma nie udać. A tymczasem mój asystent, nieznany mi wcześniej, młody człowiek, powiedział: Niech pan pozwoli na chwilkę, ja spróbuję podjedźmy tutaj do Avisa czy do Herca, do którejś z tych firm wynajmujących samochody. I po chwili wrócił z dwoma czapeczkami firmowymi, za które zapłacił ileś tam Deutschmark, bo to jeszcze były Deutschmarki. I mój niech pan nałoży jedną, ja nałożę drugą. Jedziemy do, pod tą y, tyralierę policji i powiemy, że jesteśmy kierowcami z Awisa i chcemy ewakuować samochody, żeby ci protestujący nie podpalili ich przypadkiem. No i okazało się, że policja zasalutowała, przepuścili nas, podjechaliśmy pod samolotnisko. Oczywiście, nie szukając samochodów Herca nie Awisa, zdejmując prędzej prędzej czapeczki z głowy. I znaleźliśmy Roberta, jak właśnie stał przy Kasie, bo już chciał wykupywać bilet powrotny do Londynu. No i porwany przyjechał. Mój producent no, po prostu był bliski omdlenia, ale wszystko potoczyło się dobrze, nie było żadnych problemów z kontraktem. Oczywiście film kręciliśmy po angielsku. Grała w nim także Leslie Caron i Brigitte Fossy, która się zgodziła, dlatego że jak z Robertem Powellem, to ona się zgadza też za jakąś ćwierć ceny. Także film ten powstał za sprawą no, wielkiego zaangażowania głównego bohatera. I później on dostał, poza tym, że film dostał nagrodę specjalną jury w Wenecji, to on dostał nagrodę za najlepszego aktora. No i to on nagrodę wręczał mu Vittorio Gasman, a z kolei Vittorio Gasman powiedział mu wręczając nagrodę: No, dostał pan rolę uszytą na miarę, jak przez krawca. W związku z tym potem poszedłem do, 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 do Gasmana i powiedziałem, zgłaszam się jako krawiec, czy mogę coś uszyć dla pana. I tak doszło do następnego filmu, Paradygmat, ale to już jest inna historia. Natomiast z Robertem potem robiłem jeszcze jeden film, kiedy jego sława już troszkę przygasła. Długa rozmowa z ptakiem, gdzie on gra właśnie takiego aktora w średnim wieku, w kryzysie średniego wieku, który jest prowokowany przez taką nimfetkę, ale w końcu nic z tego z tego romansu nie wychodzi, to to była odstępstwo od oryginalnego scenariusza, w którym tam dochodziło do romansu i to był taki romans z nieletnią, co ja uważałem za obrzydlistwo i powiedziałem, ja tego tak nie nakręcę. Natomiast ten film był naszym drugim filmem, miałem jeszcze jakieś plany, <laughs> jeszcze nie wiadomo, może kiedyś coś zrobimy, ale na pewno jest to aktor niezwykły, ale przeszedł do historii Właściwie przede wszystkim i prawie wyłącznie z powodu tej roli Chrystusa. I opowiadał mi, że to jest ogromne utrapienie, jak on jeździ po świecie, często w Azji, a najczęściej w Ameryce Południowej. Zagląda do kościołów i tam widzi na ołtarzu stoi jego fotografia z filmu, jako fotografia Chrystusa. Wtedy uciekam, mówi czym prędzej, wkładam ciemne okulary i boję się, żeby ktoś mnie nie pomylił z postacią, no, która dalece go przerasta.